A gościem Poranka Wnet jest pan Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Dzisiaj ważne wydarzenie. Mówię o tym, że ministrowie spraw zagranicznych spotykają się w Rydze. Z czym jedzie polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i jakie będziemy forsować tam rozwiązania? Pani redaktor, w naturalny sposób to, co dzisiaj najbardziej zaprząta głowę nie tylko ministrów spraw zagranicznych wschodniej flanki NATO, ale także i kwatery głównej NATO, także i naszych sojuszników zza oceanu, to jest sytuacja na wschód od naszych granic. Nie mówię tutaj tylko o sytuacji na granicy białorusko-unijnej, ale także i to, co się dzieje wokół granic Ukrainy, to, co się dzieje na rynkach energetycznych, ta coraz bardziej agresywna polityka Rosji, no, powoduje, że państwa członkowskie, jak i kwatera główna NATO przede wszystkim będą o tym dyskutować, jak przeciwdziałać czy zapobiegać już na tym etapie ewentualnym dalszym eskalacjom i dalszym agresywnym krokom zimą, które być może będą realizowane przez Moskwę. Nam chodzi o to, jako sojuszowi obronnemu, w ramach doktryny odstraszania, aby doprowadzić do sytuacji, w której ewentualni agresorzy zmienią swoje plany, zmienią swoje zapatrywania, bowiem przestanie im się to opłacać i w sensie politycznym, i ekonomicznym, ale także w sensie polityki obronnej. Powiedział pan o tym, że zimą mogą być dokonywane pewne działania. Co pan miał na myśli? Pani redaktor, no, sytuacja na rynkach energetycznych, bardzo drogi gaz, jednocześnie ograniczenia w dostawach gazu, ropy, ale także i węgla dla Ukrainy powodują, że Ukraina, podobnie jak Mołdawia, może być poddawana szantażom energetycznym w następnych tygodniach czy miesiącach. Stąd też mówię o zimie. No, zimą w naturalny sposób jest największe zapotrzebowanie na energię cieplną, ale podobnie i Europa Zachodnia, jak wiemy, w momencie decyzji o finalizacji budowy gazociągu Nord Stream 2 Rosja zaczęła grać dostawami nośników energii, tak jak się można było tego spodziewać. Więc dziś poza Polską, w wielu państwach Europy rzeczywiście te dostawy gazu, tak bardzo drogiego, są na niższym niż wcześniej poziomie, więc istnieje niestety ryzyko dalszego rozgrywania swojej gry przez Władimira Putina. Więc to wszystko powoduje sytuację, w której zima rzeczywiście może być trudna, ale my jako państwo członkowskie NATO, tutaj w ramach wschodniej flanki NATO, robimy wszystko, aby uwrażliwić, uczulić naszych sojuszników, abyśmy już dzisiaj wysyłali twarde, strategiczne sygnały w stosunku do Moskwy, zniechęcające do ewentualnych działań eskalacyjnych. No właśnie, mówi pan o tych działaniach zniechęcających. Rozumiem, że to spotkanie, które dziś i jutro ma się odbyć właśnie w Rydze, ma zniechęcić Kreml między innymi do agresji na Ukrainę, czy też w uczestniczeniu w tym, co dzieje się na granicy z Białorusią. No to spotkanie spotkaniem, ale jakie te konkretne działania? Dlaczego Władimir Putin ma powiedzieć, no tak, spotkali się, mają jakieś stanowisko i ja powinienem trochę sfolgować albo zastanowić się. Jakie będą te konkretne działania? Bo to są wszystko deklaracje. Tak samo Jens Stoltenberg ostrzega Rosję, że poniesie ona odpowiednią cenę. Ale to są wszystko deklaracje. To są na razie słowa, a raczej chyba powinniśmy widzieć czyny. Pani redaktor, jeśli chodzi o słowa w polityce zagranicznej, mają również swoją wagę w dyplomacji. Tylko my słyszymy je już od dłuższego czasu w podobnej narracji, ten dyskurs. Kluczowe tutaj, jednym z czynników branym pod uwagę, tak jak wskazują analitycy, komentatorzy znający się na Rosji, wskazują, że jednym z elementów mogących zachęcić Rosję do agresywnych działań jest brak jedności po stronie NATO, brak jedności po stronie Unii Europejskiej. Oczywiście jako kolektywny Zachód, rozbity czy zdefragmentowany, jesteśmy słabsi niż jako wspólna właśnie sojusz czy Unia Europejska. Więc to spotkanie, te sygnały jedności mają być właśnie też utwierdzeniem Moskwy, że nie będzie możliwości rozgrywania nas
izolowania jednych partnerów albo drugich, tematyką, którą sobie gdzieś tam próbuje rozgrywać, nawet, prawda, argumentując, że jedne państwa są bardziej humanitarne, inne mniej, albo podgrzewając spory wewnątrzeuropejskie, że jedne, prawda, to są bardziej demokratyczne. Ale właśnie o tym, panie ministrze, wczoraj podczas spotkania w KPRM-ie, dokładnie po spotkaniu, mówili przedstawiciele opozycji, że my jako Polska nie jesteśmy jednością z Unią Europejską, że właśnie jesteśmy rozbici, że przez to, co się dzieje w polskim sądownictwie i różnego rodzaju sprawy związane z praworządnością, nasze stanowisko i nasza pozycja w Unii Europejskiej nie jest tak silna, jak powinna być. Pani redaktor, no z całą pewnością ten spór z Komisją Europejską, nie tylko Polski, ale też szeregu innych państw, no jest podgrzewany przez naszych wschodnich sąsiadów, no bo w ten sposób i osłabia Unię Europejską i osłabia nas, więc pytanie oczywiście, w jaki sposób z tej formuły wyjść. No są tacy przedstawiciele komisji, którzy nie chcą się cofnąć ani na krok, mimo że to komisja nadużywa interpretacji prawnych, traktatowych, bowiem jak wiemy, traktaty europejskie nie mówią ni słowa o ustroju sądów powszechnych, tym się zajmuje państwo członkowskie. Natomiast, pani redaktor, jeśli chodzi o tematykę bezpieczeństwa, no bądźmy jednak poważni. Ja wiem, że opozycja chce przede wszystkim ugrać punkty polityczne w Polsce, prawda, tłumacząc, że tutaj tematyka sądów powszechnych jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa polskiego, ale tak nie, to tak nie jest. Że Unia Europejska wsparła Polskę w kontekście sytuacji na granicy, bowiem to, co się dzieje na granicy, jest zagrożeniem nie tylko dla Polski, ale także dla Niemiec, Francji, Holandii. I tu nasze ewentualne dyskusje wewnątrz rodzinne, jak ja je nazywam, wewnątrzeuropejskie, nie mają tutaj w tym kontekście aż takiego. Ale tak samo jak patrzymy, panie ministrze, na Komisję Europejską i Komisja Europejska, która przekazuje unijne pieniądze na pomoc migrantom na Białorusi poprzez organizację humanitarną kontrolowaną przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Przecież pan Andrzej Sadoś podnosił to już kilkukrotnie, a te pieniądze dalej płyną, więc gdzie ta solidarność jest? Przecież Komisja Europejska ma swoich informatorów i ma informacje związane z tym, że te pieniądze trafiają właśnie do organizacji kierowanej, czy która jest kontrolowana przez Aleksandra Łukaszenkę. Później on wydaje te pieniądze, nasze z budżetu Unii Europejskiej, wydaje na propagandę antypolską i antyunijną. Nawet w takiej sprawie jakby nie mamy wspólnego stanowiska, czy nie możemy doprowadzić do tego, żeby tak się nie działo? Pani redaktor, niestety jest tak, że część środowisk, głównie środowisk lewicowych, także i w Polsce, czy lewicowo-liberalnych, bardzo silnie eksplorowała w ostatnich tygodniach wątki emocjonalne, humanitarne w kontekście tego, co się dzieje na granicy, nie chcąc słuchać nas, że oprócz elementów humanitarnych czy chęci pomocy tym ludziom, musimy na to spoglądać jako na operację hybrydową, w której rzeczywiście ludzie są wykorzystywani, ale cel polityczny jest zupełnie inny. Cel polityczny jest chęć zdestabilizowania naszej wschodniej granicy. No ale ta atmosfera nacisku środowisk lewicowo-liberalnych była tak silna, że wpływa także i na komisję. Ale rozumiem, że mają państwo deklarację ze strony Komisji Europejskiej, że taka sytuacja nie będzie już miała miejsca, że te pieniądze nie będą przeznaczane właśnie do białoruskiego Czerwonego Krzyża? Pani redaktor, no jest, komisja argumentuje to w ten sposób, że istnieje konieczność pomocy ludziom na miejscu. I ja tą deklarację przyjmuję z dobrą wiarą. W tym sensie rzeczywiście my też jako Polska przecież chcieliśmy pomagać tym ludziom po drugiej stronie granicy, taka, żeby oni nie cierpieli, ale tak naprawdę taka, żeby oni w dobrym stanie mogli wrócić do swoich własnych domów, mimo że zdecydowali się na udział, przecież własną decyzją, nikt ich nie wsadzał na siłę do samolotu w tej politycznej operacji Aleksandra Łukaszenki. Ale ja też jako chrześcijanin rozumiem, widzę, że to są ludzie, którym należy pomóc. Chcieliśmy im pomóc poprzez nasze konwoje, chcieliśmy im pomóc poprzez zaangażowanie organizacji humanitarnych, międzynarodowych. Sam byłem w Genewie, w UNHCR-ze, w IOM-ie, w Czerwonym Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu. I tak czytam też tą chęć pomocy ze strony Komisji Europejskiej. No niestety Aleksandr Łukaszenka nie pozwala na funkcjonowanie tam innym organizacjom niż Czerwonemu Krzyżowi, który jest zdominowany. No miejmy nadzieję, chociaż ja też uważam, że to jest pełne ryzyka, że część z tych pieniędzy
trafi rzeczywiście do tych potrzebujących. Ale za to bierze odpowiedzialność Komisja Europejska. Ja nie znam dokładnie umowy, jaką podpisała Komisja Europejska z Czerwonym Krzyżem. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że te pieniądze rzeczywiście trafią do tych cierpiących ludzi, a nie na właśnie propagandę czy działania hybrydowe Aleksandra Łukaszenki. Wiemy, że sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg i kierująca także Komisją Europejską Ursula von der Leyen odwiedzili wczoraj Litwę i Łotwę właśnie w związku z tym kryzysem na Białorusi. Dlaczego nie udało się zaprosić tej dwójki do Polski na rozmowy? Panie redaktor, wizyta Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego NATO w państwach bałtyckich, jest pokłosiem wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Brukseli. Pan prezydent o tym rozmawiał ze Stoltenbergiem, sugerował go, czy wręcz prosił o obecność w regionie w naturalny sposób. No, trudno byłoby oczekiwać, że dwa dni po spotkaniu w Brukseli przyjedzie do Warszawy. A dlaczego nie? To by było bardzo znaczące jednak. Umówili się panowie, że pan Stoltenberg pojedzie do państw bałtyckich, bo one rzeczywiście w sensie militarnym dzisiaj są najbardziej zagrożone jako no, pewnego rodzaju najsłabsze ogniwo. No i wspólnie oczywiście z von der Leyen, ale przypomnijmy, że tydzień wcześniej był w Polsce przewodniczący Rady Europejskiej, czyli Charles Michel. Jest tutaj szereg jakby kontaktów pomiędzy Unią Europejską, nami, pomiędzy NATO a nami. Ja bym tutaj się nie doszukiwał. Wiem, że opozycja próbuje jak zwykle szukać dziury w całym, ale naprawdę mamy wsparcie pełne i NATO, i Unii Europejskiej. 27 państw Unii Europejskiej zagłosowało za naszymi propozycjami, popierając Polskę, nawet finansując zaporę, którą przecież część polskiej opozycji krytykowała. Podobnie i na forum natowskim. Mamy tutaj absolutne wsparcie. Nie doszukiwałbym się tutaj jakiegoś drugiego dna. Jakie rozwiązanie, panie ministrze? To już pytanie na koniec. Widzi pan w związku z kryzysem na granicy, jeżeli chodzi o Polskę i Białoruś, jak on zostanie rozwiązany? Pani redaktor, no jak widać, twarda postawa na granicy powoduje, że ci migranci zniechęcają się i sami oczekują powrotu, wywołując pewnego rodzaju nacisk na władze w Mińsku. Kilka samolotów już wyleciało z Mińska w kierunku Bliskiego Wschodu. Odcięliśmy poprzez nasze działania na Bliskim Wschodzie, ale także wspólnie z Brukselą, dyskutując o sankcjach na linie lotnicze, odcięliśmy możliwość pozyskiwania nowych migrantów. I tak jak powtarzaliśmy, to jest strategia do opanowania tej sytuacji, a nie zachęcanie migrantów do przekraczania granicy i tutaj pomagania im po naszej stronie. Oczywiście, jeśli już ktoś przekroczy granicę, nielegalnie nawet jest w złej sytuacji, musi otrzymać pomoc lekarską, ale nie może to być czynnik zachęcający. Rozwiązaniem, pani redaktor, jest kontynuacja tej strategii i oczywiście polityka sankcji, jeśli agresywna polityka Łukaszenki się nie zmieni. Czyli liczy pan na to, czy nasza strona polska liczy na to, że jednak ta polityka może się zmienić i kiedyś trzeba będzie albo powinniśmy usiąść z Aleksandrem Łukaszenką do stołu i z nim rozmawiać? Z samym Aleksandrem Łukaszenką, pani redaktor, ja nie widzę możliwości siadania do stołu, bowiem nie jest uznawany za prezydenta, który wygrał wybory, tylko za pewnego rodzaju uzurpatora władzy. Tak go postrzega Unia Europejska albo zdecydowana większość świata demokratycznego. Natomiast kontakty dyplomatyczne z państwem białoruskim, no przecież my utrzymujemy. Mamy placówki w Mińsku i Białorusini mają w Mińsku, my mamy w Warszawie, więc ten dialog może się toczyć. Natomiast do tanga trzeba dwojga. No, żeby móc rozmawiać, to druga strona musi chcieć rozwiązać problem, a nie agresywnie go eskalować. Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie, a my teraz spędzimy 3 minuty i 10 sekund z jazz band Młynarski. Czy pani tańczy rumbę?